Witam Was tutaj, cześć, witam Was. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z kolejnego sezonu Cities Skylines PlayStation 4. Scenariusze to już szósty sezon i dziś kolejny scenariusz. Dzisiaj wybieramy i tak nowy scenariusz i oczywiście to jest przy zaporze. Wygrało ogólnie największa liczba głosów, jaką oddaliście w moich wszystkich ankietach. To było 6 do 4, tak mi się jakoś wydaje. No i sobie przeczytamy. Przy zaporze, nazwa dla miasta, możecie pisać w komentarzu, jak mamy nazwać nasze miasto, tutaj proszę bardzo. Przy zaporze. Przyjemne miasto obok zapory. Co może się stać? Wysoka trudność. Wysoka trudność, coś dla mnie. Warunki zwycięstwa. Wypełnij wszystkie poniższe warunki. Osiągnij populację powyżej 65 tysięcy. No to nie jest takie łatwe. Warunki porażki. Spełnij dowolne z poniższych warunków. Rozegraj 300 tygodni w grze, czyli to jest taka czasówka szybko. Populacja jest poniżej 1. Ok, dobra, czyli trzeba na górze budować. No i tak, zasoby naturalne ogólnie mamy wszystko. Sądzę, że nie ma co tu przedłużać i zaczynamy. Przypominam jeszcze raz o nazwie dla miasta. Póki co jest cisza, ja mam u siebie. Nie wiem, czy wam tam jakąś muzyczkę puściłem. Ale no zawsze tak jest. I jakieś dodatko właśnie. Zaraz coś tutaj puścimy. Halo, może by się włączyło. Okej, okay, mamy. Cześć, to jest zawsze komunikat historii. To bardzo przyjemne miasteczko przy zaporze. Miejmy nadzieję, że nie przydarzy się mu nic. Że nie przydarzy mu się nic złego. No oczywiście, co by się tu miało, przepraszam bardzo, wyprawiać. Ustal przepisy, dobra, po pierwsze radio. Radio. Może być nawet CD radio. Już coś nowego. Dobra, no i tak, mamy mały kawałek ziemi. Zerknijmy sobie w kamienie milowe. Tutaj jest ogólnie całkiem dobrze. Mamy 7000, zaczynamy od tego. I z tego co rozumiem, możemy już kupić jakiś kawałek ziemi. Dokładnie tak. I tak, poczekaj, bo tak. Komunikacje sądzę, że jakiekolwiek tu. Wow! Jestem pod wrażeniem. Pierwsza komunikacja. Cóż, dzielnice. Okej, widzę, że autobusy mają dosyć daleko od siebie przystanki. Wyjdzie, to też trochę uczy, jak ma to wyglądać. Ale ogólnie poza autobusem nic nie jest zewnętrzne. Na przykład nie o tym tutaj chodziło. Chciałem wejść w mapkę i zobaczyć, jak jest tutaj z surowcami. Okej, czyli tu przemysł leśny, proszę bardzo, bardzo ładnie. Tam trochę rzeczy jest. No dobra. Włączyłem już katastrofę, żeby się znowu pojawiły, bo miałem problem z tym trochę. Dobra, tak, kanały i tego typu rzeczy. Dobrze, i pokaż mi komunikację, bo gdzieś mają być tu podobne ciągi. Okej, tu widzę ciągi. Tu jest trawisko, dobra. Tutaj jedzie, ale dookoła nie jedzie. No dobra. Dobrze, póki co na dobry początek. O, zobaczcie, jakie piękne karteczki. Kupimy sobie nowy kawałek ziemi i to będzie oczywiście podłączenie tutaj to. Tak, od razu na początku zaczynamy od zakupu nowego kawałku ziemi. Mieliśmy 100 tysięcy, zaczęliśmy od tego. Pamiętaj, żeby zetknąć na nowe usługi. Dobrze, teraz tu będzie się miliony tutaj rzeczy. Tu powiem wam, że całkiem ładnie to miasteczko jest tutaj nawet zabudowane. I tak, pierwsze co mi się rzuca w oczy, to jest ta wielka, piękna tama. Wszyscy wiemy, no co jest z nim nie tak. W nią musi coś rypnąć. Trzęsienie ziemi, meteory czy takie tam rzeczy. Dobrze, włączmy sobie czas. Strasznie przemysł chce się budować, ale mamy na tyle duże forsy. Poczekajcie, pierwszy. Zmniejszmy to sobie do tego. Dobra. I wał. Zróbmy tu sobie wał. Nie wiem, czemu takie mam dziwne odczucie, że ten wał mógłby się im tutaj, no nie wiem, może przydać. Czy coś tego typu rodzaje, ale no wiecie, tak i na wszelki wypadek chyba nikomu jeszcze nie zaszkodziło zbudowanie wału, czy tam nabrzeża, tak, no wiecie mniej więcej o co chodzi, tak, po prostu to jest scenariusz, a ja nie lubię przegrywać scenariuszy, czasami mi się to zdarza, ale ogólnie tego nie lubimy, przynajmniej ja tego nie lubię, nie wiem jak wy, ja nie lubię. Dobra, no i tak, tu jest na wodzie coś, jakiś masz problem. Ty masz już problemów, świetnie. I tutaj też bym sobie zrobił ten wał. Dobra, to jest akurat kiepskie, że wałów nie można budować na wodzie, bo znaczy, w sensie... O Boże. Co to ma być za ściek? Tak, tu ogólnie jest strasznie płytko. Ale ponieważ kupiliśmy tutaj ten nowy kawałek ziemi, to poczekajcie, zacznijmy sobie od tego, że ten syf... Ja bym naprawdę tutaj gdzieś dalej przystawił go. Tak, i tu widzę, że jest tu strasznie tu jest płytko, ojejku. A, to ten syf przyniesiony i druta
Trzeba do niego dociągnąć niestety. No. Ale to tak, początki to będzie tam takie są zawsze, dobra. Skąd ciągniemy wodę? Wodę ciągniemy sobie tutaj, dobra, może być. To tak, tutaj całkiem to zaczynamy sobie powoli tutaj robić jakieś tam protection przed jakąś przypadkową problemami, które mogą tutaj się nam przydarzyć. No i tutaj daj mi krętą. I tutaj tak samo chciałbym sobie tu póki co ten wał nawet mógłbym tu przypadkiem sobie podciągnąć trochę wyżej. Dobra, to tak, tu mamy taki wstępnie wał już taki podniesiony. Tutaj... Dobra, czekajcie, ja wiem w czym jest problem, trzeba wyłączyć siatkę. Siatka jest największym problemem tutaj przy budowie tego, że tego rzeczy. Dobra, tu jest całkiem dobrze. I tak, zanim zaczniecie mi tu mówić, tak, wiem, tu jest problem z tą ulicą. Chwila, jak śmiesz światła włączyć w moim mieście? Wyłącz. O kurczę, zapomniałem o tym. Dobra. To tak, tu jest jedyna autostrada w tym mieście. I tak, tutaj jeszcze są światła, tutaj są światła. Ogólnie to będę chciał nowe środki komunikacji, żeby nie jeździły po drodze. Może jakieś bambaje. Wiecie, o co chodzi mniej więcej. Dobra, tak. Wiem, za chwilę musimy zacząć rozwijać nasze miasto. Właściwie to moglibyśmy nawet się tym teraz już zająć. I tak, sądzę, że tu jest piękny spocik na jakąś nową dzielnicę, w której byśmy się zajmowali, oczywiście wszyscy wiemy czym, budowanie schronów. Na razie nie. Czekaj, podłączmy sobie to. Tak, bo to musimy na razie jako tako podłączyć, zawsze trzeba to podłączyć. Czekaj, to sobie zróbmy tutaj. Kurde, serio? Jakbymkolwiek tego nie podciągnął, o dobra, da się. Tutaj i tutaj, dobra, to mamy. I tu będzie przemysł. Dobra, tu sobie damy po prostu przemysł. Ale żeby mi się tutaj dowolnie nie budował, to tutaj to wszystko, póki co. Tutaj te górki i tego typu rzeczy. Tak, bo tu będę chciał teraz póki co jakiś tam przemysł. Po drugiej stronie będą, czyli tutaj, będą jakieś mieszkanka. Będzie to oczywiście przemysł leśny. Dobra, no i tak. I to wam powinno pomóc. Ponieważ popyt jest na tyle duży, że możecie się tutaj budować. Drut jest podciągnięty. Aby was tutaj zachęcić, możemy wam postawić park. Jakiś taki, nie wiem, no, kolosal. On zawsze wzbudza tutaj zainteresowanie. Dobrze, no i jakby coś, możecie się budować. Dobrze, wracając do naszej budowy tutaj barykady. Proszę bardzo, barykada 1. I tutaj daj krętą. Okej. Dobra, to tak, tu póki co jest całkiem dobrze. Tu sobie na razie dotąd podciągnijmy. I tak, tu jest problem, bo tu mamy naszą tą drogę. Ja tę drogę zaraz będę musiał przebudować. Po prostu. Bo nie wyobrażam sobie, żeby wał mi tutaj... Żeby most mi tu robił problem. Dobra, no i tak samo musimy zrobić to tutaj. Czyli... O, ładnie się tu podnosi. Czekaj. To jest zbyt duża wysokość. Zbyt duża wysokość. Gdzie było dobre? No, dotąd. Dobra, tu... Widzę, że tu trochę przesadziliśmy. Może bez przesady rzeczywiście. Bo to wygląda... Bo to jest już jakbym budował z anarchią, a my tutaj nie bawimy się anarchią. Dobra, jeszcze raz. Po pierwsze, to musi przejść pod tym i wyłącz linię pomocniczą, jak to buduje. Tak, bo tutaj mi akurat nie są jakoś do szczęścia niezbędne. Dobra, no i powiedzmy sobie, że na razie dotąd. I teraz możemy włączyć rzeczywiście linie pomocnicze, które nam pomogą tutaj wybudować wał. Który jest już na wodzie. Gdzie jest? Tu masz wodę, kurczę, no. Dobra, nieważne. Nie wiem, jaki masz problem, ale niech ci już będzie. Powiem tak, wygrałeś tą rundę. Dobra, tutaj jako takie tam jakieś tam wały. I tutaj lekkie wzniesienie. Dobra, tutaj jest całkiem dobrze. I tutaj... Dobra, nie, tutaj się to zakończy, a to po prostu... Nie, czekaj, to tutaj sobie zrobimy po prostu zakręt tutaj jakoś taki. Tak, bo tu jest taki stok, więc jakby zbudowany, żeby to całkiem ładnie tutaj wpływało w moje miasto. Nowe. A tego byśmy nie chcieli wszyscy, żebyśmy wiedzieli, jak tutaj to skończy to miasto.
Nie. Dobra, to tak, tu jest dobrze całkiem. Stąd tutaj bym sobie pozwolił zrobić zakręt. To było, dobra. I tutaj dotąd dalej pociągnąć nasz wał. Czemu mi tu cały czas to chce wyrobić się prosty wał? Jak ja robię, chcę zrobić zakręt, to ja chyba wiem, kiedy chcę zrobić zakręt. Kurczę. Dobra, no i tak, zacznijmy sobie od tego. Pauza. Most trzeba całkowicie wyłożyć. To jest akurat największy problem. I to połączyć sobie. I w teorii jesteśmy już trochę odblokowani. Kurczę, gościu, czy ty naprawdę musisz zawsze, kiedy ja nagram odcinek, do mnie próbować się dobić? Oczywiście wy wiecie, o kim mówię, ale... Dobra. To tak, tutaj widzę, że jest rzeczywiście lekki problemik. Ale sądzę, że nie będzie jakiś problemik, jak my po prostu tutaj to... Dobra, czekaj. Tu może być większy problemik. A nie, tutaj też nie jest aż tak źle. Dobra, no tak, po pierwsze... Ty musisz na tej wysokości... Raz, dwa... Czekaj, powiedzmy, że dotąd... O, dobra. Dotąd już jesteś na takiej wysokości. Dobra, widzę już, jaki mam problem. A, teraz już lepiej. Raz, dwa, w dół. Zapisywanie, dobra, zapisywanie. Dobra, no i tu będziesz już ładnie mógł tutaj dojechać. Stąd powiedzmy sobie, że no, nie wiem, dotąd. Dobra. I tutaj, no musisz, siłą rzeczy musisz tutaj po prostu zjechać. Dobra, no i tu powiedzmy, że póki co, to nam trochę rozwiąże problemów. I teraz możemy się zająć już rzeczywiście budową miasta. Pierwsze, co to tutaj sobie zrobimy taką drogę. Okej, nie chcą się budować ludzie, to jest problem rzeczywiście. Przemysł chce się budować, właśnie, czy tu się raczej budować? No. Macie problem z wodą. A, no tak, bo trzeba byłoby to podłączyć jeszcze, dobre, logiczne. Prądem. Prąd macie blisko, więc mogę was do was tutaj podłączyć. Dobra, i też tak będziecie tutaj mogły do was dobudowywać. Dobrze. Tak, tutaj widzę, że ten wał trochę jest tak zbudowany. Czekaj, że mi tu może zacząć przeciekać z pewnym czasem. A tego byśmy tutaj chyba nie chcieli. Ojejku, to tu się wyprawia. Dobra, ja już widzę, że to trochę przepuszcza. Więcej niż chyba bym chciał. Dobra, powiedzmy, że jeżeli zrobimy sobie to w ten sposób, to będzie już trochę lepiej. Tu jest trochę lepiej niż po drugiej stronie, ale niestety tylko trochę. I możemy sobie po prostu coś takiego tutaj dobudować. Jakby już jakaś fala miała się tutaj przedrzeć, no to coś takiego. Więcej niestety nie zaoferujemy. Wyłącz mnie pomocnicze. I tu sobie dobudujmy po prostu zakręcik. Dobra, no i tak. Póki co od tej strony jesteśmy chronieni. Więc możemy sobie, tak jak wszystkim już mówiłem, rozwinąć trochę tutaj miasteczko. Tak, tutaj są małe domki, więc tu mogą się budować małe domki i tutaj też. Handel jakiś taki bardziej handlowato. Nie jakiś dzielnic bardziej handlowatych. To tutaj będą. Tu, proszę bardzo. Ogólnie tutaj widzę, że jest jakiś taki mętlik tego wszystkiego. Jest tutaj trochę to wszystko podrzucone. Mamy już problem z autobusem. Ledwo co jest to zbudowane i już jest problem. Jak ten autobus tutaj idziesz, jedziesz? Chyba jeżeli będziesz mieć tu przystanek, to nie będziesz bardzo zły. Dobra. To tu jest dobrze. Ty teraz tutaj jedziesz rzeczywiście zygzakiem, ale chyba to też nie jest źle. Jedyne co to możemy tutaj zrobić, być przystanek. I to trochę może tutaj podratować. Dobrze, handel. Ty tu się zaczynasz powoli budować. Zerknijmy sobie, jak tam leci nam czas, bo on na pewno leci. Kamienie milowe. Mamy już 3 tygodnie nam upłynęły. No dobra. I głównie to się zabezpieczyliśmy przed jakąkolwiek tutaj problemami. Swoją drogą, to jest idealne tereny. Poczekajcie. Ja mam pomysł. Mam przebłysk, jak to się mówi. Tak, po pierwsze, czy tutaj ja tylko... Nie no, możecie się tutaj budować na pewno na dużej przestrzeni. Ale nie wiem, czy wy też macie takie świetne odczucie, że oni tutaj potrzebują kolejki. Kolejki linowej. Bo to jest po prostu aż tak tutaj pięknie położone w górach, że oni aż po prostu tutaj potrzebują tego. Kolejna stacja, właściwie to przystanek będzie tutaj. Tak, dokładnie. Kolejmy byśmy sobie dali tutaj. O kurczę, forza.
To poczekajcie, podłączmy sobie najpierw tamto. Żeby tak tutaj rzeczywiście może nie szaleć z tym wszystkim. Okej, widzę, że całkiem ładnie tutaj będzie to szło. Więc sobie tutaj rozwaliliśmy. Tutaj jest tu nam trochę potrzebny. Okej, z prądem też widzę, że nie jest najlepiej. Okej, czy my prąd tylko i wyłącznie pozyskujemy stąd? Okej. To niedobrze. Elektrownię musimy postawić. No sorry, ale no to tak nie ma nigdy prosto. Musimy postawić trochę rzeczywiście tego złego. A no tak, prąd mamy teoretycznie stąd, ale ta trama nie produkuje jakoś kupy forsy. Jedyne co rzeczywiście można byłoby z nią zrobić, to ją podnieść dotąd. Wtedy byśmy faktycznie zarabiali dużo więcej forsy. Co innego widzę, że tu kolejną tamę można zrobić po drugiej stronie tam. Dobra, ale tym się za chwilę zajmę. Czy ktoś będzie z tego korzystać? Tak, widzę, że już są chętni, ale żeby ich tutaj zwiększyć, to nasz autobus tutaj będzie jeszcze podjeżdżać. Dokładnie, tu masz przystanek. My sobie tu jeszcze przyciągniemy przystanek. Tutaj wy możecie sobie po prostu dotąd dojść, a sądzę, że w takim miejscu ten możemy po prostu przestawić sobie. On tutaj jest aż po prostu potrzebny. Tak, i będziecie mogli tutaj po prostu ludzi z tego sobie dochodzić, dobra. I tak, czekajcie, bo ja chciałem sobie zerknąć, nie przepisy, na pewno nie przepisy. Okej, populacja nie może być mniejsza niż jeden. Dobra, to jest dobrze. To jest dobra wiadomość i po prostu musimy to szybko zbudować. I tak, tutaj prędzej czy później my to będziemy przebudowywać. Ale. A tu widzę, że jakieś są budyneczki. Ale jestem w 100% tak pewien, że jakąś małą wioseczkę to my tu musimy zrobić. Mieszkalną, żeby nie było. Mieszkalną, mieszkalną. Bo tutaj to będzie po prostu nasze zabezpieczenie i jakby coś tutaj się po prostu działo. W sensie, jakby na dole był jakiś taki naprawdę wielki problem, z którym ja nawet bym nie mógł zwalczyć, no to wiecie, no. Trzeba mieć jakieś zabezpieczenie, żeby wygrać ten scenariusz. Chociaż pewnie i tak sądzę, że tu największym będzie problemem czas. Tutaj sobie też taki zjazd. I tutaj na przykład taką drogę. I tutaj zróbmy sobie dojazd do tego. O kurde. Tu widzę, że jest rzeczywiście trochę stromo. Dobra, czekaj. O, dobra, dokładnie. Tak, może być nawet taka droga. No i tutaj do was trzeba zrobić jakiś dojazd. Możemy sobie zrobić w sumie. Nie, czekaj. Zrobić stronę zbocza. Okej, gruntową drogą spokojnie tutaj dojedziesz. Tak? Tak, dobra. 1200. Dobrze, i jak jacyś ludzie by się chcieli budować, to ja mam dla nich tutaj, proszę bardzo, zapraszamy. Wspaniała nowa dzielnica. Nowa dzielnica, nazwa dla dzielnicy, jak macie pomysły. Tutaj na tej górce. Oj, to będzie dobra dzielnica. Tutaj może być jeszcze nawet, proszę bardzo. Tak, dostępny nowy region. Tak, wiem. Wiem, że są te duże. Ale tutaj to mamy jakieś takie trochę mniejsze postawy, bo bez przesady. Tutaj aż takich dużych to nie potrzebujemy wszędzie. Jak to tutaj jesteśmy z czasem? Ojejku, ale ten dzisiaj szybko leci. Czekajcie. Tu jest jakiś problem. Sobie dajmy drogę dotąd, tu dotąd, tu dotąd. I tu dajmy sobie duży handel, duże budynki. Tak. Dobra, i widzę, że przemysł bardzo się chce budować. Jestem za. I jeszcze tutaj mogę wam dać trochę miejsca. Tak, i tą kolejkę jednolinową bym chętnie pociągnął dalej. Ale póki co, no to tak. Tak, no tak sobie tutaj oni z tego korzystają. Znaczy może dlatego teraz jest noc jeszcze, ale. Ale to dla mnie nie zmienia faktu w ogóle. Dobrze, i tak. Aby im tutaj jeszcze polepszyć sytuację, to stąd możemy zrobić sobie drogę dawidową, która będzie tutaj jechać sobie. Czekajcie, nie, bo ona tutaj chciała, żeby zjechała. Tutaj. Tu zakręci sobie. I tu do tego. Nie wiem, czy. No, tak, rozumiem. Trzeba zrobić mały występek tej drogi, bo tutaj nie wyjedzie mi to.
Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to place projects at the elite level I would have wanted. Tu widzę, że jest problem. Tu jest rzeczywiście problem. Dobra, tu jest już lepiej. No i stąd możemy sobie zrobić zejście. Nie chcę takiego. O, proszę bardzo. Ścieżka jest najlepsza. Się łączy jak chce. I proszę bardzo, tutaj podłączek. Dobra, jak macie, możecie chcieć się i korzystajcie z tego. Proszę bardzo. Okej, chyba więcej zadamy teraz na tej... Nie, cały czas 96. I czy tu się przypadkiem nie zwiększa tutaj ten nasze ciśnienie wody? Nie, na razie nie. Na razie jest tak samo jak było. Ludzie się nie chcą budować. To jest problem, tak samo jak nasze podatki. Czekajcie, nie przyspieszajmy czasu, bo to jest zgubliwe. Wiem to z innych scenariuszy. I poczekajcie, pomyślmy sobie tam gdzie nie co. Tutaj jest nasza kolejka. Tak mi się trochę wydaje, że ja bym tutaj chciał to tak zrobić, żeby ona tutaj... Tutaj się kończyło przed tą kolejką. Dobra, i tak, tu rozwaliliśmy dużo tej ścieżki. A tutaj jak podłączymy ją sobie, to będzie dobrze. Dobra, włącz, dobra. I tutaj, proszę bardzo, możecie się budować. No i ten scenariusz to będziemy robić chwileczkę. Już to widzę. Dobra, tutaj woda jest. Tu jej jeszcze nie ma. Tak, ale dobrze, że możemy zejść na minus. Z forsą. To jest akurat dobre. Gorzej z tym, że zadabiamy mało. Czekaj. Dokładnie tak myślałem, że tu jest kiepsko. Podnieśmy sobie podatki na wszystko oprócz ludzi, bo ludzi teraz potrzebujemy najbardziej. A forsa też by się przydała, bo chciałem tam przyciągnąć kolejkę dzisiaj dalej. Bo o to, że ona tutaj nam zawraca i się kończy, to tak trochę dla mnie nic. Teraz, ta droga jest naprawdę całkiem... Ładnie tutaj ją wybudowaliśmy. Dobrze, jest. Handel chce się budować. Świetnie, dokładnie o to mi tu chodziło. Tu nadal jest idealny spocik na dalsze jakieś tam rejony handlowe. Okay, bo tu jest ten wał, a wału to ja bym nie chciał na pewno ruszać. Okej, dobra. Widzę, że całkiem ładnie tutaj się dogadaliśmy. Wszyscy ze wszystkimi. I tutaj będzie po prostu HB handel. I tutaj swoją drogą możecie powiedzieć, jak tam Mikołajki spędziliście, bo według mnie w teorii chociaż powinien wam się ten odcinek pojawić już po Mikołajkach. Ale ja mówię niestety w teorii. W praktyce to wiecie, jak to jest. Dobrze, ile kosztuje taka stacja? Ta 15, a ta też 15, a słup 20 za kratkę. No dobra, to trochę drogie rzeczywiście może być. Dobra, widzę, że strasznie tu wolno to leci czas. Ludzie tym bardziej się nie chcą budować. Woda. Coś w tym może być. Że wam tutaj jeszcze tego nie podciągnęło. Okej, jesteśmy na minusie. Dlatego jestem zadowolony z tego. Dobrze, 840, to chwilę potrwa. To chwilę potrwa, jesteśmy na minusie. Dobra, jesteśmy już na plusie. Tak byśmy już przegrali wszystkie nasze scenariusze, które wydaliśmy poprzednio. Bo tam nigdy nie można było zejść poniżej zera. To było takie straszne. Przyspieszmy trochę ten czas, bo to jest straszne, jak my tak wolno zadabiamy. Okej, dobra, macie wodę. Tak, bo wy tu musicie mieć wodę. I jak zadabimy, to trzeba im tu pad postawić, bo padki też lubicie, z tego co pamiętam. Tylko jakbym jakiś znalazł jakiś trochę tańszy padk. Powiem bym, że bym nie pogardził. 3,5, 4, 15, 5, 2,5, okej. To może jednak rzeczywiście zostajemy przy tym kolosal, bo on kosztuje tysiaka. I on tu po prostu wszystkich zadowoli ładnie. Ej, czekajcie, tu nie ma żadnych parków. Ojejku, jacy biedacy. Tu jest jakiś jeden. No bo to poczekaj, tu trzeba będzie wstawić ten większy. Tu, nie, aż ten już tak duży był bardzo. Tu gdzieś trzeba jakiś park wstawić, no proszę cię bardzo, no to jest tragedia. Żeby nie było żadnego parku w mieście, dawaj tu jeden park. Proszę bardzo, będziecie zadowoleni. Będziecie się chcieli tutaj bardziej budować, a o to mi to akurat teraz chodzi. To wcale nie jest propaganda, że ja tutaj chcę, żebyście się budowali. Wcale o tym tak nie myślcie.
To jest po prostu, jestem dla was dobry, tak? Bardzo dobry. Nie to, żebym coś mówił, ale no, ja jestem dla was bardzo dobry, tak? Dajmy tu sobie jeszcze ten park. Tak, tak, park. Dobra, widziałem, że się zmienia. Dobra. I to nam trochę tu podniesie wartość gruntu po pierwsze i będziecie bardziej zadowoleni. Tu wy macie problem z wodą. Bardzo może, mogę ją podciągnąć. I tak. Teraz sobie dopiero przypomniałem, że to jest przecież Natural Disasters. A co znaczy, że trzeba wypatrywać, patrzeć w niebo. Okej, gdzie jest? Czekajcie. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Tak, zanieczyszczenie, zasięg, wykrywanie katastrof. Gdzieś jest jakiś ten budynek do wykrywania katastrof. Gdzie? Bo pokazało, że jest postawione. To ja się pytam, żeż też gdzieś. Ty potrzebujesz paliwa? Nie. No nie wiem, gdzie on jest. Ale rzecz gdzieś też ma być niby. No tak, tu jest całkiem dobrze, ale tak, schronów to na pewno nie macie żadnych, bo nie stawiałem. Zasięg radia, dobra. Czekajcie, a po co jest radio? Wysoki masz możliwe nadawanie komunikatów alarmowych do mieszkańców. Im lepszy zasięg w tym mieście, tym większe prawdopodobieństwo, że obywatele ewakuują się do schronów. Dobra, ale my was tu nie będziemy ewakuować, więc nie ma problemu. Dajmy tu sobie bojkę. Jakby był problem, wiecie, z tsunami. Co to ma być? Ja się pytam, co to ma być. Pokaż, pokaż, nie pokaż, że trafi, bo jestem, bo, wiecie, bo ja zupełnie nie podejrzewam. Okej, czy on jest naprawdę blisko? Czyli on już tu rybnie. A tu pokazuje, patrzcie. O co chodzi? Czy ja go nie mogę postawić? Nie mogę się dowiedzieć, gdzie wtedy... A nie, brak funduszy. Okay. Leci. Leci! No i nikt się... Teraz, co? Tego się akurat rzeczywiście nie spodziewałem. To jest oczywiście lekki problem, że może mi tu zrobić lekką falę. Tego mogę rzeczywiście nie przewidzieć. Ale tak. Poczekajcie, czekajcie. No dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. W tamę nie trafiło. To było zbyt oczywiste. Rzeczywiście, mogłem o tym pomyśleć. Ale żeby coś takiego? No proszę cię bardzo, no. Gra, no bez przesady. Dobra, czy ja tu mogę to pociągnąć? Nie mogę pociągnąć. Mogę to podciągnąć dalej, dobra. Czekaj, 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 tutaj się chciało. Okej, dobra. Dobra, to jest niestety max. To chyba jednak było lepiej, jak to było dotąd. Tak. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Poczekajcie, bo tu ładnie wypływa. I tutaj płynie to ładnie, dosyć równo. Jeżeli wpłynie w to koryto, to nam się nic nie wydarzy. No tak, bo tam w tamtą stronę płynie ta woda. No nie wiem. Dobrze, że forsę zaczęliśmy zdobyć ładną. Właśnie, meteor rypnął i zaczęliśmy ładną forsę zdobyć. To jest piękne. Okej. Okay. Po prostu więcej tama przepuszcza chyba, tak? Czekaj, czy tama działa jeszcze? Tama jak teraz ładnie działa. Dobra, z tamy więcej wypływa wody, to jest ewidentne. Pokaż, czym nasze tutaj wały to wytrzymają. Bo my tu ładnie przebudowywaliśmy przecież się przed chwilą. Więc dawaj, no pokaż mi, że ja jestem... Że trochę przewidziałem, co tu się może wydarzyć. Dobra, co tu się wyprawia? Halo. Halo, tama. 256, no ładnie, ładnie tutaj... O! Mamy problem. Jakby to chciało się tu przepłynąć, to ja tu dałem teraz widzieć co. Dobra, jest całkiem dobrze.
ale jest nie najlepiej. Okej. Kurde, nie. Ewa, tu jest dobrze, ci ludzie są bezpieczni. Ale tu się wylało. Tu się to wylało, kurczę. Może jednak i to był dobry pomysł, co wyda na początku sumu próbowała mi powiedzieć. Ale to sobie wygłuszmy, bo to... No, a co jest ze ściekami? Czemu ścieki nie działają? A nie, jest za mało po prostu ścieków, tak? Nie, no wszyscy mamy jedyne ścieki. To akurat możemy wam dodać tutaj jeszcze jedną rurę do ścieków, ale... Ale czemu, żeż tutaj mi się to musiało... O nie, tu się też wylało. Okej, dobra, coraz mniej się mi to podoba. Coraz mniej mi się to naprawdę podoba. Czekaj, ja mam pomysł. Ludzie, tego nie przewidujecie, co ja tu właśnie wymyśliłem. Czemu ja tego nie mogę postawić? Nie można postawić na wodzie. Hehehe, panie i panowie. A wizjonerz podchodzi... Czekaj, kurde, nie chce mi się to tak ładnie postawić, jakbym chciał. Do pierwszego swoim rodzaju postawienia pompowni wody. No, nie przebijecie tego miejsca, no proszę was. Nie macie jak. No a tak, tylko niestety będzie problem z drutem. Tego musimy w ten sposób tu dociągnąć. Ale poza drutem powinno być całkiem dobrze. Dobra, proszę bardzo. Ojejku, kolejna jakaś fala. Albo to już jest normalne, nie wiem. Dobra, pokaż mi tutaj, jak tutaj jest ze zniszczeniami. Stacja kolei jednoszynowej, tak, to jest teraz niezbędne. Dobra, tu się naprawdę ładnie wylało. Tutaj też. Problem jest taki, że ja wiem, co trzeba postawić, ale tego nie chcę postawić. Nie to. Okej, 60 tysięcy. I tak nam brakuje forsy. Jest taki budynek. Zwie się jednostka pompująca. No, jest tam teraz niezbędna. Ona jest nam bardzo potrzebna. Dobra, nie. No, po prostu muszą przeczekać to, tak? No, ludzie, no sorry, no ale no. No, widzieliście sami tą falę. Ale to jest ostrzeżenie przed tym, że jakby to całe rypnęło, to byśmy tutaj nic nie przeżyli. Dobra. Więc trzeba nie tutaj obniżyć po prostu teren. Bo tu, zobaczcie, jest to normalnie na poziomie, tu nie ma prawie zupełnie obniżenia, pokaż mi tę mapę terenu. Tak, tu jest, te koryto jest tak płytkie, trzeba je obniżyć. Trzeba zniżyć to koryto. I tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, bo niestety dzisiejszy odcinek musimy już skończyć. Mieliśmy tutaj lekką grozę, lekkie problemiki, ale nie było aż tak tragicznie. Budowaliśmy sobie tutaj kawałek naszej kolejki, dobra, skąd będą kolejkę tylko? Skąd będą kolejkę? Bo kolejka miała jechać tutaj. Tam dalej na górę. Nie, na górę sobie puścimy inną. I póki co dajmy sobie, żeby jechała dotąd. Dobra? To już i tak naprawdę trochę kosztowało, więc... Dobra. Tak, powiedzmy, że jeżeli tu sobie tutaj postawimy... To poczekaj, bo ja tu bym chciał jak najmniej kręcić przy tym. W sensie, żeby... Tutaj na całości, o dokładnie, w ten sposób to wszystko przyjechało. Czekaj. Tu w ogóle promy byłyby idealne, gdyby teraz jeszcze pływały. To byłoby po prostu kwintesencja tutaj całości. Czekaj, o dobra, tu się uda i tutaj możecie ładnie zjechać. Dobra, to jest świetnie. Co wy macie potem z wodą? Przecież woda jest już pompowana. Okej, dobra, wy nie macie po prostu jej podciągniętej. Dobra, odcinek już kończymy, tak, to już nie ma z miło. Ja już go skończyłem, tak najlepiej. Nie, ja po prostu powiedzieć, że ja już go skończyłem. Druta musimy podciągnąć tutaj. Okej, jest całkiem ładnie w linii prostej, więc to jest dobre. To jest, bym powiedział, że nawet bardzo dobre. Jedzie, to jest wspaniałe. Gorzej z tym, że teraz przyszło mi do głowy, że ja to mogę o wiele lepiej wybudować. Tak, musimy przestawić niestety budynek. Tutaj. Nie uwierzycie, jaki wpadłem w szatański pomysł. No nie wiem, czy wpadniecie na ten pomysł. Ale osoby, które mnie oglądają już trochę dłużej, to mogą wpaść.
Mogą wpaść na to, co ja właśnie teraz buduję. To jest po prostu wspaniałe. To jest po prostu wspaniała rzecz, co tam ja teraz robię. O kurcze, o kurcze. Ja tu teraz pojechałem jeszcze bardziej niż ostatnio. Dobra. Stąd i tutaj jakby mi to się udało nie zjechać. Nie uda się ładnie zjechać, szkoda. Dobra, czekaj, dotąd i tu w dół. Dobra, tu jest ładnie i to tak może wyglądać. Dobra, tutaj drogę jakoś sobie będziecie omijać już tutaj, no trudno. No, no cóż, no wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze ludzie, tak? Wy jesteście mniej ważni. Nie, no żartuję, oczywiście, wy jesteście bardzo ważni. Ale no bądźcie sobie. Co jest z prądem? Tak, odciągnęliśmy do niej sobie drugą, dokładnie, tak jak sądziłem. Jak w ogóle ten dróg może zostać usunięty w kawałkach. Dobra, ale już tak, kończymy z dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tu puściliśmy sobie naszą kolejkę jednoszynową. Tak, tutaj jedź dokładnie nad ulicą, aby nie wybudzać budynku, bo stwierdziłem, że to może się bardziej przydać tutaj ludziom. Jak widzimy, ludzie już chętnie z tego korzystają, no bo tu jesteśmy w górach, więc to bardzo pomaga. I tutaj bardzo, ale to bardzo tłumnie chcą tutaj korzystać i tutaj się wszyscy ze sobą łączyć. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że ludzie będą z tego dobrze i we właściwych uczynkach działać. Z tego co widzę, ci ludzie jadą tutaj tak kolejką dookoła, żeby z tego skorzystać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i jeśli tak, możecie zostać popłynę. Z tego co widzę, nasz kryzys z wodą tutaj, który nam wpłynął, nie odpłynął dużo się na tym, co wiecie, najważniejsze. Jeden z tego gorsze, to już 16 tygodni graliśmy, a nasze miasto się zbytnio nie powiększyło. Tym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku. Jeśli wam się podobał odcinek, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!